Witamy ze stadionu, na którym za moment rozpocznie się spotkanie od dawna zakreślone czerwonym flamastrem w kalendarzu każdego kibica. Przed nami wielki finał pucharu. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność skomentować to spotkanie w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Odisha FC zmierzy się z Mumbai City. Na pewno znasz, Tomku, przewidywania ekspertów co do faworyta dzisiejszego pojedynku, jednak nie przewidują one znaczenia towarzyszącego tu czynnika stresu. Presja na faworytach może im pętać nogi i doprowadzić do zupełnie innego finiszu niż ten, który uchodzi za bardziej prawdopodobny. Dlatego nie dzieliłbym skóry na niedźwiedziu, po prostu skupmy się na wydarzeniach boiskowych. O tym bowiem, kto zgarnie puchar, ostatecznie zdecyduje boisko, a nie prognozy i wróżenie z fusów. Oto skład pierwszego zespołu na to spotkanie. Wiemy mniej więcej, czego się po nich spodziewać. Zwartej i twardej defensywy. Tak, dziś nie oczekiwałbym obustronnej wymiany ciosów i otwartego meczu, bo to ekipa, która lubi zamurować dostęp do własnej bramki, bazująca na defensywie i przeszkadzaniu rywalowi. Autobus postawiony w polu karnym niekiedy się sprawdza, choć taka taktyka rzadko podoba się neutralnym kibicom. Ciekawe, jakie efekty przyniesie dzisiaj. Przed nami skład drugiego z zespołów. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Co zrobi w tej sytuacji? Dobra, teraz obrona bramkarza. Głęboko w pole karne zagrywa. Dobrze, teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Zagranie w pole karne. Bramkarz był na miejscu, na linii strzału. Ładnie chwycił piłkę. Strzał prosto w bramkarza, ale trzeba zauważyć, że to jest zasługa dobrego ustawienia, czytania gry. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Ależ teraz przerwał tę akcję po mistrzowsku. Mamy przewinienie, ale sędzia pozwala na dalszą grę. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Ale uwaga, jest pod presją. Połyka kolejne metry, jest ciekawie. Wyjaśnia sytuację w polu karnym. A było naprawdę groźnie. Tu nie ma wątpliwości. Było przewinienie. Rzut wolny. No tak, posiadanie porówno. Bramki też w zasadzie porówno, a raczej ich brak. Tak zrobiło się teraz groźnie. Takie sytuacje sam na sam trzeba wykorzystywać.
Chyba za ładnie to chciał zrobić tym plasowanym strzałem. Musiała mu całkiem zejść. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Fernandes. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Łatwo to broni teraz. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Oj, świetne, prostopadłe zagranie. Tak, gol! Mamy otwarcie wyniku w tym finale. No, teraz nam się tutaj dopiero zrobi mecz. Myślę, że możemy spodziewać się kolejnych bramek. Z przyjemnością patrzy się na powtórki takich goli, Tomku. Zobaczmy tylko to dwójkowe rozegranie. Palce lizać, a potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima sort. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Mało zabrakło. Bardzo mocny strzał. Szkoda, że nieprecyzyjny. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Stewart usiłuje strzelać. Jest blok. Akcja przerwana. Fernandes. Niezgodnie z przepisami, ale akcja trwa. Sędzia puszcza grę. Czysta interwencja i zaczną zza linii bocznej. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Piłka poza boiskiem. Out. Fernandes. I mamy strzał! Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Ale podanie przejęte. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Stewart. Gol! Była bramka przewagi, a teraz są dwie. Trzeba wziąć się ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. Naprawdę nie spodziewałem się, że uderzy z takiej odległości. Cała defensywa chyba też nie, ależ ma kopyta. 2-0, gramy dalej.
Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. To musi być gol! Wspaniale interweniuje bramkarz, ależ się teraz wyciągnął. Na 11 metr z rogu. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Tak się powinno stopować ataki rywala. Decyzja sędzi, to był faul. Rozpoczną od rzutu wolnego. No i strzela! Dobry strzał, ale bramkarz popisał się tu kunsztem. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Opłacił się ten wślizg. Odbiera piłkę. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze 2 minuty grania. I blok w odpowiednim momencie. I oto mamy ostatni dziś gwizdek, szanowni państwo. Losy Pucharu są rozstrzygnięte. Już wiemy, kto wzniesie trofeum. Autentyczna radość. Trzeba przyznać, Tomku, że wygrała drużyna lepsza. Ta, która lepiej poradziła sobie z napięciem i stawką tego spotkania. Zaś swoim ogromnym wysiłkiem fizycznym i mentalnym zapracowała na ten triumf. I dlatego teraz oglądamy te wspaniałe tańce. Zabawa trwa. Proszę popatrzeć. No to już za chwilę się doczekają. Taka była stawka. Oto toczyła się gra. Dzisiaj triumfują i sięgają po trofeum. To jest najważniejsza chwila dla każdego, kto gra w piłkę. To prawda. A zatem popatrzmy i pocieszmy się razem z nimi. Puchar idzie w górę. Gratulacje. Teraz wreszcie mogą się odprężyć. Mogą nie myśleć o kolejnych meczach, wyzwaniach. Mogą podziwiać fajerwerki na swoją cześć i smakować tę chwilę. Tę fetę na pewno zapamiętają na długo. Mają puchar. Nikt im go nie odbierze. Przyszła pora, by podzielić się radością z fanami, którzy wiernie kibicowali im przez całą drogę do ostatecznego zwycięstwa. To jest chwila wspaniałej integracji. To jest feta pod tytułem Puchar jest nasz. Każdy miał w tym udział i każdy teraz ma prawo się z niego cieszyć. To ważne, by boiskowe gwiazdy pamiętały o swoich kibicach. A taki puchar mówi, że było warto. Było warto ścierać gardło, zarywać noce, jeździć na wyjazdy. Oto nagroda. Zaczynamy zatem pierwszą